Dzień dobry, Agata Mierzejewska. Wracam do Państwa z moim autorskim przeglądem przeglądu. W nowym numerze tygodnika szukamy odpowiedzi na pytanie magister, czyli kto? Kornel Wawrzyniak o tym, że mamy w Polsce 4 miliony magistrów, a ponad połowa z nich pracuje poza wyłączonym w toku studiów zawodem. Bo przebranżowienie to specjalność magistrów ze względu na ogromną konkurencję na rynku pracy. Z tekstu dowiemy się, że między 1990 a 2011 rokiem pojawiły się 42 nowe uczelnie publiczne i ponad 320 prywatnych, a co piąty polski pracownik z wyższym wykształceniem pracował poniżej swoich kwalifikacji. Warto przeczytać także ostatni wywiad z Jerzym Urbanem pod tytułem Odpowiadają mi obie role, błazna i mędrca, oryginalnie opublikowany w najnowszym wydaniu Pisma Zdanie. Polecam także tekst Marka Czarkowskiego Inflacja pomaga rządowi, bowiem wzrost cen dla budżetu państwa bywa zbawieniem. Na koszt społeczeństwa łatwo można się pozbyć długu publicznego. Dochody podatkowe państwa od stycznia do lipca bieżącego roku były o 37,2 miliarda złotych wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku i to skutek inflacji. W dziale kraj znajdą Państwo inne, równie ważne, ciekawe tematy, jak na przykład Anna Stachowiak i rejestr ciąż do polowania na kobiety, Helena Lehmann i wieść bez lekarza, Jakub Dymek w rozmowie z prawnikiem Wojciechem Klickim o tym, jak Europa walczy z Pegasusem i czy służby mogą podsłuchiwać każdego? Następnie zagranica Wojciech Kłuczak o nuklearnej łamigłówce Putina. Co zrobi Ameryka, gdy Rosja odpali bombę atomową? Mamy też ciekawą rozmowę Agaty Michalak o tym, że pies może żyć bardzo długo. Warto zdać sobie sprawę z tego, że większość ludzi spędza całe dnie poza domem, a większość psów siedzi w domu czekając, aż wrócą do niego ludzie. Na koniec zostawiłam Mateusza Maziniego i jego pranie na zielono. Już tłumaczę. Coraz więcej korporacji deklaruje zaangażowanie w ochronę środowiska i niestety na słowach poprzestaje. Greenwashing to działania, które deklaratywnie mają chronić środowisko, a w praktyce tylko zapewniają dobry wizerunek firmom i w wielu krajach ten właśnie greenwashing stał się już normą. Na przykład Starbucks wprowadził nowy rodzaj pokrywek, by klienci do napojów nie używali słomek, a w efekcie wytwarza więcej plastiku niż poprzednio. A natomiast grupa Volkswagen świadomie zaniżała wyniki testów emisyjności aut, by uchodziły za bardziej ekologiczne. To i wiele więcej w najnowszym 42. wydaniu przeglądu. Zachęcam do lektury.